Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ponieważ jest dużo korporacji, które chcą rzeczywiście poczyniać jakieś zmiany i ja tutaj zawsze powołuję się na przykład na Adidasa czy Levisa, które nie są zrównoważonymi firmami i robią bardzo dużo rzeczy, których ja zupełnie nie popieram i w związku z tym staram się nie kupować ich nowych produktów tak czy siak. Ale jakby jestem w stanie zauważyć i dostrzec to, że rzeczywiście starają się zmienić coś w swoim procesie produkcji. I tak na przykład Adidas z roku na rok ma coraz większą ilość ubrań, obuwia czy tam innych akcesoriów, które są produkowane z materiałów z recyklingu. I ta liczba co roku się zwiększa i najprawdopodobniej ona rzeczywiście dojdzie do 100% na przestrzeni następnych paru lat. Z kolei Levis rzeczywiście ogranicza ilość zużywanej wody przy produkcji. I jakby ma na ten temat konkretne dane na swojej stronie. Na swojej stronie udostępnia wszelkiego rodzaju informacje, które mogą nas zainteresować. Kiedy byłam na Sri Lance, to jakby byłam w stanie dogadać się z ludźmi, że rzeczywiście te procesy produkcji, które są opisane na stronie, jakby dzieją się w realnym życiu. Więc jakby są takie firmy, które rzeczywiście starają i są wielkimi firmami i wtedy wydaje mi się, że warto jednak dawać im swoje pieniądze, ponieważ to są te firmy, które inwestują w innowacje, które później są wykorzystywane również przez małe firmy, tak? Ponieważ ci giganci mają najwięcej pieniędzy. Ale z kolei jest też dużo firm, które robią to tylko i wyłącznie ze względu na fakt, że po pierwsze mogą te produkty sprzedać trochę drożej, a po drugie, że mogą zyskać nową rzeszę klientów, czyli takich ludzi, którzy nie do końca interesują się ekologią i nie do końca jakby, tak jak ja na przykład, tak nie siedzą godzinami, nie sprawdzają, która firma co robi, tylko po prostu jakby mają świadomość i jakby te firmy tylko i wyłącznie żerują na tym i chcą nas wykorzystać. I aby zweryfikować, która firma jest którą, wydaje mi się, że najlepiej jest się zawsze udać na stronę danej firmy. Według mnie strona konkretnego producenta, niezależnie od tego, co on produkuje, czy kosmetyki, czy ciuchy, czy meble, to jest najlepsze źródło informacji, ponieważ jeśli ten producent ma się czym pochwalić i jakby robi rzeczywiście coś dobrego, to na tej stronie znajdziemy konkretne informacje. Tyle litrów wody zaoszczędziliśmy, tyle elektryczności zostało wygenerowanej ze źródeł odnawialnych, tyle, nie wiem, tyle par butów zostało wyprodukowanych z materiałów z recyklingu. A jeśli producent nie ma się czym pochwalić, to będzie mówił, staramy się, robimy, w przyszłości będziemy coś tam robić i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby według mnie przede wszystkim strony producentów trzeba odwiedzać, ponieważ są firmy, które pomimo tego, że zarabiają pieniądze na sprzedaży swoich produktów, decydują się sprzedawać produktów mniej. I tutaj przykładem jest Patagonia, która co prawda jest mega drogą marką i wiem, że nie wszystkich stać na to, aby kupować sobie ubranie w Patagonii, ale jednak z drugiej strony warto szukać tego typu przykładów, czyli właśnie firm, które niekoniecznie chcą nam wepchnąć kolejny t-shirt tylko i wyłącznie dlatego, że ma ten slogan taki proekologiczny, bo to, co jest napisane na t-shirtach, absolutnie nie ma nic wspólnego z tym, co dana firma robi. I jakby dobrze byłoby zrezygnować z takiego sposobu w ogóle myślenia właśnie, że te czy zrównoważone kolekcje, czy zrównoważone linie kosmetyków, to w jakiś sposób pokazują, że firma się stara. Nie, one pokazują tylko i wyłącznie, że firma chce zarobić. I tyle. A dopiero w momencie, kiedy firma nam udowodni, że się stara, no to dopiero wtedy możemy powiedzieć, że się stara. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.